15 grudnia około 9.40 na terenie Bielawy patrol Wydziału Ruchu Drogowego pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem zdecydował o zatrzymaniu do kontroli pojazdu Volkswagen. Kierowca nie zastosował się do wydawanych poleceń i podjął próbę ucieczki. Rozpoczął się pościg ulicami miasta, do którego włączył się patrol zespołu patrolowo-interwencyjnego, wykorzystując oznakowany radiowóz. Na ulicy Bankowej 49-letni kierowca Volkswagena doprowadził do zderzenia z radiowozem, w którym byli funkcjonariusze w wieku 34 i 28 lat. Policjanci zostali zabrani przez zespół pogotowia ratunkowego. Na miejsce przybyli komendanci Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Komisariatu Policji w Bielawie. Powiadomiona została prokuratura, która będzie nadzorować czynności na miejscu. Jak wynika z wstępnych ustaleń, 49-letni kierowca Volkswagena miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast 24-letni pasażer był osobą poszukiwaną do ustalenia miejsca pobytu. Na chwilę obecną obie osoby zostały zatrzymane, a już w dalszym losie zdecyduje sąd. Wstępne badanie wykazuje, że nie, natomiast zostanie pobrana jeszcze krew do badań.